Cześć, tu mate witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4. Słuchajcie, ja tutaj zrobiłam remont i troszkę mnie na tym wszystkim zeszło. I teraz jak odpaliłam mojego Seiva, to od razu z Kornelią idziemy do pracy. Więc w sumie dopiero jak wrócimy, to Wam pokażę zmiany, które nastąpiły w domku. Możecie tylko zauważyć, że mamy 25 simoleonów, więc troszeczkę się zmieniło. A na razie idziemy z Kornelią do pracy. Szkolenie szpitalne. Dobrze, nie będziemy sobie tego czytać. Pokaż się Cornelia. Tak, przyciemniłam jej lekko brwi, bo to sugerowaliście. Kornelia e, też ma kilka nowych strojów. E, Gustaw również dostał e, parę strojów. No i co? Mamy myj dłonie, aby pozbyć się zarazków. Nie, a bo ty głodna jesteś. To wiesz co? Chodź sobie skorzystasz z toalety. O, tu jest toaleta. To od razu umyjesz dłonie. E, poszukamy właśnie współpracowników. Tutaj ktoś pracuje. Patrzcie, Ela Markowska! Ona powinna być, czekajcie, naszą ciocią. Ciocią? Dobrze mówię? Czy tak uciecie babcią? Bo to y, Rafała siostra była. To w sumie, znając życie i Sims, to zapewne ona y, 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 nie będzie konfigurowała w jako, jakakolwiek rodzina. W ogóle cieszę się bardzo, że y, obecna fabuła y, Simsów Wam się podoba, którą tutaj wprowadziłam. I coś miałam jeszcze rzeknąć. Z tego co wiem, teren się przeprowadziła, więc pójdziemy ją później odwiedzić. I tak, mówiliście, że jeżeli tutaj będzie wymagane, żeby ona była w pracy, prawda? No to wtedy będziemy z nią szli. A jeżeli na przykład, o, ty też chyba tu pracujesz. Paweł maślanka. A jeżeli nie jest to wymagane, to będzie zostawała, Przyjazna. Znaczy, będzie zostawała? Nie, będzie zostawała w domu, tylko nie będziemy wtedy z nią szli do pracy. E, dobrze, pokażcie tą Elżbietę. Nie, Elżbieta, słuchajcie, to ona jest córką tej. Markowskiej. Dobrze, zapytajmy ją, jak minął dzień w takim razie, skoro tego wymagają od nas. O, jak minął dzień? do szkoły młody, słuchaj, wiesz co? Weź ty, zdobywaj tam przyjaciół. Lekcje mamy zrobione, projekt, zrobiony, to dasz radę. Powitaj trzech pacjentów. Dobrze, powitamy jednego pacjenta. Czekajcie, kto tutaj jest? Luna. E, przyjazne powitanie. Zobaczyłem, czy to w ogóle zatrybi. I poszlibyśmy zjeść, prawda? A, jeszcze mamy porozmawiać ze współpracownikiem. Siema Dobra, jest jeden powitany Gdzieś tu ja widziałam lodówkę Tutaj coś jest, możesz tu coś Aha. Kup przekąska Danie do podgrzania, myślę, że tym się najesz Kiedyś robiłam karierę lekarza u siebie prywatnie, ale Jakoś dość szybko zrezygnowałam, dlatego chciałam tutaj jeszcze raz sobie to przejść, starzyska. Jestem ciekawa, czy dostaniemy awans. W ogóle zmieniłam też korneli. Słuchajcie, tutaj aspirację super rodzica. To było nawet chyba w poprzednim odcinku. Czwarty poziom i skalcie dziecka. Dobrze, to się jeszcze zrobi. Na razie musimy zjeść. I mamy czas do 15, czyli w sumie wrócimy wtedy, kiedy Gustaw. To pomoże mu odrobić lekcję. Ja w ogóle chciałam, żeby Kornelia przed pracą biegała. No, ale żeby mi się dzisiaj wczytało, takie się wczytało, no to wygląda odcinek, jak wygląda. No. Ja e, Sims e, szanuję, Lukas, ok? Tak, mamy czosnek, ale ja kupiłam taki mały wieniec z czosnku do nas na drzwi, więc mam nadzieję, że on zatrybi ogólnie z Corneliu słuchajcie mam ten problem że chciałam jej czekajcie, zrobić pasujący jakiś makijaż tu widzę, że ma w ogóle jeszcze stary makijaż w tym stroju do pracy, nie wiem dlaczego i starałam się zrobić jej jakiś nowy, ale twierdzę, że żaden jej nie pasuje Jej kawa ja w prawdziwym życiu nie lubię kawy, to znaczy nie lubię smakuje mi, ale nie mogę jej pić więc jak w Simsach mi każą, to to, to też takie mach. No, a czemu ja kawę pić nie mogę? Bo po prostu ja po kawie nie śpię 48 godzin, więc wolę i nie pić. No. O, stękasz tak samo jak ja jak na myśl o kawie, nie? A w czy my musimy słuchać pacjentów? No właśnie. <ścoughs> Dobrze, e, to masz już tą kawę? Nie masz tej kawy? No wypij coś. A bo ty ją parzysz dopiero. Nie, żadnego festiwalu, halo. Spokoju trochę poproszę, no. Ja tu się rozkoszuję teraz lunchem. Co prawda o 10 rano, ale jest. No brązowy ten mamy, czekajcie. Tu przeciętna. No, I tak byśmy awansu dzisiaj nie bo jeszcze raz będziemy musieli z nią pójść jutro. O, eee, nie, ja chciałam odebrać! Boże, jaka lama! Czekajcie, sama sobie na niej zadzwonię. O, rozmawiaj. Dobrze, będzie tego dobrego. Jeszcze raz idziemy umyć łapska, zresztą tu jest zlew. Zadzwonię do tereni, co tam się wydarzyło. W ogóle to jest ciekawe, patrzcie. Słucha muzyki i rozmawia. Ja tak nie umiem. Aż taka zdolna nie jestem. Tu jak... E, e, to, przecież to jest nasze dziecko, patrzcie. Jakie zasyfiałe ma... Kaja, Boże... E, 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 że, przepraszam? Halo? Dagmar. Kilian. Tak, Kilian był lekarzem. Jak widać, nawet pośmiertnie nie potrafi rozstać się z zawodem. A... Dobra, to jest Dorka. To jest Zuch. Okej. Okay. No, powiem wam, że tutaj może być dość zabawnie. Naprawdę. No cześć, stryczka. A ty ją w ogóle postrzegasz jako swoją siostrę? Tak, siostra jest, okej. Okay. Czyli wszystko w porządku. Przyszło się przywitała. Fajnie. Dobra, będzie tego rozmawiać. Idźmy łapy, idź po drodze o tego zaczep. O, my go jeszcze nie znamy poznajmy. Pytaliście się, czy. Yy... Kornelia będzie miała męża. Jak kiedyś może na kogoś odpowiedniego trafi, to być może, ale jakoś Kornelia ogólnie nie ma parcia na to, żeby mieć męża, szukać męża. No, ona chce właśnie pomagać światu, być dobrą lekarką. Czekajcie, pochwal szczerze, może to wystarczy. Chce właśnie dzieci adoptować, bo Gustaw to nie będzie jedynym dzieckiem. Podejrzewam, że jak Gustaw stanie się nastolatkiem, to wtedy sobie za... Zaadoptujemy i to od razu dwójkę. Ale to o pracy miało być rozmawianie. Halo. Jest tu coś takiego? O romansach w pracy wystarczy? Może być? Dobra, on jest zajęty. Zaraz, bo tą witaliśmy. Idziemy przywitać tą. I, o, i tutaj jeszcze ktoś siedzi. Ale zadowolona, pani kopytko. Jej, w końcu do lekarza przyszłam. Jak tu ładnie. No, no. Dobra, dziecko powitane. Zostaw dziecko. ci jeszcze powitać tę. I musimy znaleźć jakiegoś kogoś. Czemu to w ogóle stoisz jak kołek w płocie, co? I też się cieszy. Jej, ja nie wiem, co oni dają w tym szpitalu, że oni tacy wszyscy radośni, no. Na Narzekaj na pracy. Jeśli nie jest, ja porozmawiać o pracy. O jest, rozmawia pracy, Znalazłam. Musimy iść pościelić łóżko i znowu łapy umyć dopiero co przyszłam. Umyj łapy, idź z tamtym porozmawiaj. Ale tu nie ma żadnego łóżka do pościelenia. Może ktoś spadać? O, ten sam do mnie przyjdzie. No pani, ja rozumiem, że pani się w szpitalu podoba, no ale niech mnie pani rozmową nie zajmuje. Ja tu muszę umyć ręce i porozmawiać o pracy. No, takie są moje obowiązki. Jakby ktoś miał wątpliwości, co się robi w szpitalu, to się rozmawia o pracy, prawda? A nie leczy. Co ja jej mogę zrobić? Podać jedzenie, nie wiem, co ona chce, jak ma niebieskie serduszko. Dalej mam z nią rozmawiać. Mam nadzieję, że wiecie. Wystarczy, że z tym samym, tylko inna interakcja. A patrzcie, jak ona udaje, że ona z nim rozmawia i go słucha. A słucha muzyki, prawda? Dobra, z nim to nie te gest, musimy sobie kogoś znaleźć. A nie, zatrybiło, fajnie. Narzekaj na... A to było, to jest tutaj. Narzekaj na pracę. Na razie tacy niespecjalni. A wiecie, a może jakiś biedny pacjent, którym też by mogła się zaopiekować, zostanie jej mężem? Pokażcie, kogo my tu mamy. Gość ze zgagał, gość ze starością. Dzieci pewnie z owsikami. i facet z depresją. Znowu rozmawiaj ze współpracownikiem. Dobra, nie chcę z tobą ciągle rozmawiać. chcę innego współpracownika. Jest tu ktoś? Jakiś przystojny lekarz może? Halo? Ten tu stoi cały czas. Mogę z tobą porozmawiać? Halo, chodź tu. Um, popraw mu humor. Czemu dalej tata? Kawa i trybi. Co? że podnarzekałam na kawę, to to już źle. Dobra, chodź tu szybko. Dobra, i... A po schlebie mu. Niech ma. Jerzy, Paweł i Elżbieta na razie tu Bad. pracują. No i Kilian. Może chodźcie też wuja starego... Powitamy. Przyjazne. O, zapytamy wujaszka, jak tam mu dzień mija. Jak to już się zaraz kończy? Ja rąk nie umyłam! Myłam tylko cztery razy! Przyjazne. Więcej mam. Jak minął dzień? O, Kilian. Boże, do mnie tu, że taki chudy. I patrzcie, nie ma, że to nasza rodzina. Ale my znamy prawdę. To się liczy. Dobrze, my i tak już więcej nie wbijemy, prawda? No, więc nasz dzień w pracy był taki bardzo owocny. Umyliśmy ręce, najedliśmy się, posłuchaliśmy muzyki, pogadaliśmy i w sumie jest spokojnie. Ogólnie tutaj można sobie. Czekajcie tu. Tak, jak tu się kliknie, to można sobie przedłużyć godzinę pracy. To, to, to pamiętam bardzo dobrze. Bo niejednokrotnie to robiłam. Czemu młody jest nieszczęśliwy? Oj, oj oj oj, wrócimy, to będziemy się zajmować. Tak mało zarobiliśmy. Dobra, wracamy do domu. Okej, okay, wróciliśmy, więc tak, może na początku zaczniemy tak jak powinien zacząć się odcinek, mianowicie jakie były zmiany w domu? Tutaj, jako tako, nic się nie zmieniło, poza tym, że tutaj doszedł kwiatek. Zmieniłam telewizor, słuchajcie. Kupiłam najtańsze na nóżce i go po prostu sobie tutaj ustawiłam na kominku. Zmienił się bardzo pokój Gustawa. Mianowicie doszły dwie zasłonki. Doszły tutaj, one są w plikach gry. Takie marionetki. Mu ustawiłam tutaj, mu troszkę biurko zawaliłam. Dodałam dywanik, no bo wiecie, ja uwielbiam dywaniki. Muszą być dywaniki u mnie. Aha, chciałam tutaj postawić tablicę, ale nie było mnie na nią już stać. U Korneli, Chyba tutaj te lampeczki dodałam. I tyle. A, a na dworze, natomiast o tutaj, widzicie, powiesiłam ten, ten szczostku. Y tylko czekajcie, teraz ja to mogę schować do wyposażenia. Mam nadzieję, że on wystarczy, żeby mi tutaj już wampiry nie właziły, prawda? Gdzie ty jesteś młody? O, w toalecie, w końcu będziesz szczęśliwy. Kornelia w sumie nie jest głodna, ale ty powinieneś coś zjeść. To wiesz co? Weź sobie, otwórz lodówkę. Weź porcję. Kornelia, słuchajcie, przez ten czas myślę, że pobiega sobie. Włącz. Do biegania, słuchajcie, dobry jest taki pop. I sobie iść na e, jogging. Bo wiecie, Kornelia e, chciałabym, żeby uprawiała taki zdrowy tryb życia. E, poranne bieganie, ogródek. O, nie zmieniamy stroju sportowego, ale to nic i tak dobrze wygląda. No. E, czy to. Zakazany owoc. To, to, to chyba, to co posadziliśmy. Oj, tu nam jakaś już. A, cebula. Nie, czosnek. Dobra. Dobrze, jak skończysz, słuchaj, to yy, sobie tutaj usiądziesz, Daję cię przez ten czas pilnować. Pokaż młody, kogo ty poznałeś. Lukasa poznałeś, Łucję. Czemu ty samych starszych poznajesz? I czemu ty jesteś w piżamie? Halo, to byłeś w piżamie w szkole. Ja rozumiem, że Cornelia wychodzi bardzo yy, wcześnie do pracy, no ale weź. No, pytaliście się, czy ja go nie chcę przebrać. Ja go już przebrałam. Chciałam, żeby on miał takie dość skromne ubranie, no bo wiecie, yy, Corneli też za bardzo nie jest stać na ubrania. No pff, widzicie, że mamy hajsów. Yy, I. I kto tam idzie? I chciałam, żeby to dość skromnie wyglądało. Panie jest interesujący. Cooper. No, taki ha ha ha. I w sumie młody, dorosły. A może by został sfrenzonowany tak przez przypadek? Co dzisiaj jest? Wtorek. Dobrze. A czemu na środku szosę, ja się pytam? Na siema. Czemu to jesteś, Cooper, z mojej litery? Dobra, ja na razie nie chcę z Tobą rozmawiać. Spadek mam. Dobrze, w razie czego y, o panu pamiętamy. A my teraz wracamy tutaj. Młody, co ty robisz? Aha, wodę ci się chce pić. Super. Ale wiesz co, idź, odrabiaj lekcje. Kornelia już biegnie tutaj y, ci pomóc. Patrz, ptaszki sobie tu przylatują. Jak fajnie. Kornelia, idziesz? O, dobra. Pomóż w odrabianiu lekcji. Mam nadzieję, że siądzie tutaj tak przy stole będzie tak, tak fajnie. Ostatni odcinek, słuchajcie, był taki jakiś rodzinny. Pokażcie. Weźcie się tu zatrzymaj chwilę. Tak, to ona ma chyba nowy makijaż. I to, że ona ma duże piersi, to nie jest moja wina, że Barenika była po jakimś przeszczepie czy coś i tak tej zostało też. Dobra, ja idę tu rodzinę popodglądać. Ale czy wszyscy są w domu? A czekajcie, możemy to sprawdzić. Przecież. Mm -hmm. Irma znowu wróciła. Jezusie, ta to całe życie niezdecydowana. Czy ona sobie w końcu znajdzie je, tego jednego odpowiedniego chłopa? A nie, jak nie Kaleb to Bocian, jak nie Bocian to dom. Oh. Najbardziej dojrzała to słuchajcie, chyba jest yy, jednak Cornelia. Studia człowieka zmieniają naprawdę, ja polecam. Dobra, młode, dużo jeszcze tych lekcji masz. O, kończymy, super. To wiesz co, to... Y A, mówiliście, żeby kupić młodemu pamiętnik. Ja muszę zobaczyć, czekajcie, ile ten pamiętnik kosztuje. Bo, bo. Osobisty pamiętnik. Jest. Dobrze, możemy mu kupić. No to jest taki dziewczyński dość. Może czarny mu kupmy. Masz młody, będziesz miał. Bo to pomaga kontrolować emocje. To on przed snem będzie pisał. A na razie, słuchaj, weź y, zmień strój. O, na przykład na taki, bo dodałam mu też jeszcze jeden. I w sumie Cornelia też mogłaby się przebrać w nowy strój. A na przykład. Y... O w to. Jej taki, bo wiecie, bo ona ma ogródek, roślinki, kwiatki, te sprawy i taki stwierdziłam, że będzie pasował. Jest 17. Czy my idziemy do... Do kto? Max. Panie z detektywem. Uu. Idziesz pan do nas? Idź skorzystać z toalety. A tak myślę, wiecie, czy... Wybierać się teraz do terani czy jutro. Ale jutro też musimy z Kornelią iść do pracy. I w sumie zejdzie nam tyle samo, bo też będziemy musieli. E, odrobić lekcje. Chociaż nie, może nie będziemy mieli słuchajcie, tej e, higieny i tego wszystkiego. To dobra, to zostajemy już dzisiaj w domu. Wiesz co, mógłbyś popisać sobie ten pamiętnik? Pisz pamiętnik. Czekajcie... Aha, wisi. Będę musiała go troszkę obniżyć. Aha, to jest kontrolowanie emocji. Dobra. Jeszcze musiałem mu kupić zestaw tego małego y, chirurga, czy kogoś tam, to mu będzie tutaj rosła To to. Empatia. Oni jest fajne. Naprawdę lubię tego dzieciaka. No, i dzisiaj zajmiemy się ogródkiem jeszcze. A czemu nie podlać? Nikt nie potrzebuje wody? Na pewno. A ten czosnek co już do zbioru? O, zbierz cały plon. E to może coś i jeszcze dzisiaj sprzedamy. Słuchajcie, może hajsy jakieś będą. O, w drugi strój się brać. Jeszcze powinnaś czymś się zająć, żeby rozrywka ci wzrosła. Aha, czyli to wszystko. mamy dwa czoski. No co majątek zarobiliśmy? Nie, no super. Ja tam nie narzekam. Dobrze, to weź sobie, pooglądaj jakiś film. Tak, młodemu emocje rosną tutaj. Sprawia bardzo powoli, ale zawsze coś, nie? Pewnie jak skończy, to więcej mu rośnie. No, a przy okazji też zrobiłam niezłą niespodziankę Gingerowi, bo się nie spodziewała, że wykorzystam jej domek. Ale na szczęście nie miała nic przeciwko temu. No, jeszcze teraz będziemy sami się dorabiali i meblowali go, nie? Już napisałeś? Słabo ci troszkę to poszło. No nic, weź tutaj, oglądaj aktualny film. Znowu o tym wściekłym kocie. Ostatnio też oglądały, nie? Przyjazne, entuzjazmy się zainteresowaniami. To dzwoni. Huh, a może by wyszły dziewczyny, co? Dowiemy się, co tam było słychać. Hm? Dobra, e, młody spać, ja idę na kolację. Wychodzę. Ty sobie poradzisz, jesteś dużym chłopcem. Okej, okay, my już jesteśmy tutaj w restauracji. E, weź tutaj obejmij Irmę tak na przywitanie. No Odejmij czule. No, widzicie one wszystkie cytata, no po mamie. Ale nie marcie się, wszystkie dzieci adopcyjne Korneliu już nie będą takie. Mam nadzieję. Dobrze, chodźcie, poprosimy o stolik. No dobra, nagadacie się przy jedzeniu. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, tutaj obok kościoła. To patrzcie, my tam. O, tam mieszkamy. Tak, tak to określmy. Kto tu przyszedł jeszcze? Dobra, nie znamy Pani. O, o, a Pana to... Nie, Pana nie kojarzę. Myślałam, że Pani jesteś kto inny. No, Piotr Smyf, pana kojarzę. A, pytaliście się, czy ja dzieci innych smyfów pożenie yy, i tak dalej. Na razie, wiecie co my mamy miasto tak zasiane smyfami, że ja nie chcę ich dalej rozplęgać. Yy, poza tym, yy, podejrzewam, że nasze córki paskalowe też będą miały niezły przychówek i też trzeba będzie to gdzieś kiedyś w mieście ulokować, nie? Kto to w ogóle jest? O, a pani naszą pacjentką dzisiaj była? Tam Pan trzewik. Pani też była naszą pacjentką. E, wy mnie śledzicie. Ja to czuję. To jakaś Kinga jest smyfowa. Dobrze, co zamawiamy? Zamów do stolika. Dobra. Dobrze, co to jest? Czarna smoła? Nie chcę. O, to, to tak, to zdecydowanie dla jednej i dla drugiej. I co byśmy zjadły? No, te tak rybne nie bardzo. Szczerze, nic mnie tu nie zachęca do tego jedzenia. O, sajgonka, tak. Ja chcę sajgonkę, a Irma sobie weźmie jajko. Dobra. Mam nadzieję, że zapłaci to Irma. Z racji, że nas zaprosiła, co? No, dobra siostra, to teraz opowiadaj. O, przebrała się fajnie. Opowiadaj, słuchaj, co tam było z tym Bocianem? Pani Luna, proszę mnie zostawić. No, co było z tym Bocianem? Ty masz mi zaraz powiedzieć. Pani Luna, ja z panią nie chcę tu rozmawiać. Halo. A się wtryniasz. Co tu było? Aha, był bogaty, ale stary i jeszcze miał niewychowanego syna. No tak, to bardzo zniechęca do mieszkania razem, nie? Okaż podziw, że ona się nie boi tak wprowadzać do tych facetów. To w to auto z powrotem chodzi. Co tam było? O, czekajcie. Nie, doprowadzenia nie. Zreć sekret może. Gdzie, przepraszam, gdzie wyjdziecie? A, sekret sobie zdradza się. Tutaj. Ale fajno sobie zamówili. Dlaczego tego wcześniej nie widziałam? Leoś Promisa. Dobra, usiąść razem z powrotem. Zaraz Wy też jedzonko dostaniecie. Popraw jej humor. A to pani co nie odpowiada? Pani, idźcie pani leczyć jeszcze raz. No, dziękuję. Pochwalił szczerze. Czekajcie, ja chciałem tutaj jakąś focie fajną zrobić. Tylko może, żeby patrzyły się na siebie i nie gadały. O. Tylko Kornelia jakieś tak. Mogłybyście się na mnie popatrzeć? Może jak jedzenie będą miały, o. W ogóle właśnie, gdzie jest to nasze jedzenie? Przecież nie macie tutaj aż tylu ludziów, żeby... ...aż tyle czekać. Ło, tu widzę kucharz szaleje, czekajcie. O! Człowiek się obróci od razu żarło przychodzi. No tak, selfie. Dobra, zrób to zdjęcie i zrobię wam ten focie. O, może być. Dobra, fajnie. Dobrze, to wy sobie jedzcie, bo już jest 22. Mam nadzieję, że młody położył się spać. Może zadbaj o siebie tam. Tak, wy sobie jedzcie i uciekamy. Bo Kornelia ma chyba jutro rano do pracy znowu? Nie, jutro mamy wolne. Super. Młody pójdzie do szkoły, my zajmiemy się ogródkiem i pójdziemy sobie do Terani. Świetnie. Aby tylko Terani była w domu, bo ona przecież też pracuje, nie? Co tam zobaczyłaś? <ścoughs> o tyle jedzenia i taka ekscytacja. Ale to jajka jej się pali. Ej, panie, zabrałeś kieliszek, to dolej chociaż tam. O, co za facet. Czy wy nie macie takich samych naszyjników? Oczywiście, że macie takie same. Za te kolczyki macie inne. A to jest fajnie, wiecie co teraz zrobiono w Simsach, że e, oni mają taki e, stały kontakt jakby, nie? E, że tutaj Irma zadzwoni, to Terani zadzwoni, a kiedyś było tak, że byle kogo nie znacie, prawda? To wiecznie stoi pod tymi drzwiami, dobija się. Teraz zostało to ukrócone trochę i jest fajnie, naprawdę. Dobrze, ona się jeszcze nauczy. Czekajcie, weźmy trochę może zabawnych... Opowiedź śmieszną historię, i weź jeszcze tutaj dowcip, i będziemy uciekać. Jest po północy. Dobra, rozrywka jej trochę wzrosła. To weź jeszcze jeden, może jakiś kawał. O, jeszcze jedna śmieszna historia. Tak, napisz mu młodemu, że już wracamy. Dobrze, i do domu, ja poproszę. Kornelia, ale nie Kornelia, Irma, ty płacisz rachunek, ty zapraszałaś. Kto jest tu kochaszem? Sasaki. Dobrze. Mam naprawdę nadzieję, że to Irma zapłaciła rachunek. Aha, żeby nie czasem, no. Czy ty jeszcze nie śpisz? No serio, zostawić ciebie na chwilę? Dobrze, idź tu spać. Ty tutaj podejdź, bo ja chcę zobaczyć, czy ty go możesz utulić, czy coś takiego. O, jest, połóż Gustawa spać. Zaczekajcie. Może ona też zmęczona. Tak, pora spać. Jeszcze tego nigdy nie widziałam, muszę zobaczyć. O, A z tym nie da się nic zrobić. No, że słodkie to było. Dobra, i ty też uciekaj spać. E, rano będzie poran na bieganie, ogródek, a potem idziemy do Terani. No. I zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. Dobrze, jestem zmuszona obudzić tutaj Gustawa, bo on zaraz idzie do szkoły. E, na szczęście się wyspał. Corneli niech sobie jeszcze śpi. W ogóle mówiliście, że tu można tak nakryć do stołu. Może codzienne nakrycie zrób e, żółte dzisiaj. Czekajcie, ja mu to samo już wyrzucę. Bo po pierwsze chcę to zobaczyć, po drugie e, chciałabym, e, żeby zrobił taką niespodziankę dla Korneli, prawda? O, i maniery mu rosną. Ale to fajnie wygląda. Co to jest wyczyść? Aha, okej. Okay. Dobrze, to weź sobie jeszcze porcję. Co prawda, masz 10 minut do szkoły, ale to mnie chwilkę się spóźnić nie stanie. Ale to świetnie wygląda. Tak, wiem, że to doszło dawno, a ja się emocjonuję. No, nie używałam tego wcześniej. Nie miałam gdzie. Dobra, powiedzmy, że jesteś najedzony. Tak, to będzie dobry dzień. Mm, dobra, Korneliu, myślę, że zaraz też dobudzimy. Tak, ty uciekaj, co tu drzewko nam emanuje. To wszystko chyba wszystko już wyjadły. Nie, jeszcze nie wszystko, jeszcze trochę jest. No i żaden ten nas nie nawiedził wampir. O, Kornelia wstała. To wiesz co, i co jest skorzystaj? Kto dzwoni? Gustaw rozpętał w szkole, szkolnej stołów zabitwę na jedzenie, do której dołączyła większość uczniów. Wciąż sprzątamy resztki. To nazywa się urodzeniem przywódca. Gustaw powinien pomóc w sprzątaniu. Oczywiście, że powinien. Odpowiedzialność i spada kontrolowanie emocji. On strasznie ma z tymi emocjami. Patrzcie. Będziesz pisał pamiętnik, będziesz tam klepał, ile wlezie, zobaczysz. A dzisiaj w takim razie ucz się pilnie, jakie ty masz ocenę? Czwórkowy uczeń. No. To wypadałoby, żebyś sobie je poprawił. Patrzcie, byśmy mieli awans, gdybyśmy normalnie poszli dzisiaj do pracy. Dobrze, ty sobie skończ to jedzenie. Rozrywka ci potrzebna. Dlaczego ty słuchając muzyki? Tobie nie bangla. Nie wiem, co tam. Gustaw wyciąga swoje drugie śniadanie z tornistra i zauważa w środku coś czerwonego. To list w kształcie serca z napisanym na nim słowami, jesteś super i nic więcej. Gustaw przypuszcza, że mogła to podrzucić nowa dziewczyna, która ciągle się na niego gapi. Czy Gustaw zapyta ją o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadków? Mi, mi się wydaje, że on by poczekał, bo on jeszcze jest taki trochę nieśmiały, prawda? Gustaw postanawia poczekać i przekonać się, czy ktoś się ujawni. Rzeczywiście, podczas drugiego osiadania kilkoro znajomych śmieje się i macha do niego Hej, super, Kpis sobie jeden z nich. Gustaw mnie liścik i rzuca go w kolegów, śmiejąc się z dowcipu. Pewnego dnia to wydarzy się na serio, ale Gustaw czuje ulgę, że to jeszcze nie dziś. No, powiedzmy. Gdzie ty poszłaś? Przepraszam, dlaczego ty jesz w łazience? I naprawdę, serio, ta muzyka jest w słuchawkach beznadziejna. Powinna jej rosnąć jakaś yy, rozrywka czy coś. Dobra, ty musisz dzisiaj podlewać? Podlej, no. Weź to wszystko, popodlewaj i pójdziemy do Terani. Mam no, niestety wrażenie, że dzisiejszy. Zostaw to. Że dzisiejszy odcinek znowu będzie dłuższy niż przypuszczam. No, a potem jeszcze zbierz cały plon. Co? Tylko jedno znowu, i tylko jedno było do podlania. Mam nadzieję, że za szybko rachunki nie przyjdą. Dobrze, to wiecie, co, co? jeszcze jesteś głodna? Może teraz nic szykowała, a my idziemy właśnie do niej. W ogóle ona się przeprowadziła. To wam pokażę. Mieszka naprzeciwko swoich teściów. Jej teściowie mieszkają tutaj. Dzifinowie, a ona mieszka sobie tu. I tu się wybieramy. Sami. No, ładno tutaj posiadłeś macie. Jest coś w środku? Lubię domy z takimi dużymi oknami. Dobra, podaj do drzwi. W ogóle Kornelia przecież nie była, słuchajcie, na ślubie, nie? Więc ona y, nie zna Cezarea. A jak to nie ma nikogo w domu? A. Pff, a pff. Dobrze, to słuchajcie, Kornelia idzie sobie pobiegać w takim razie. Y, i podejrzewam, że jak Gustaw wróci, to dopiero sobie tutaj przyjdziemy. Dobrze, wrócił Gustaw i jest spięty. Niech może sobie skorzysta z toalety. I też sobie poserfuję chwilę po kanałach. Kornelia właśnie wróciła. Terani dzwoniła. W sumie, czekajcie, przecież my możemy sprawdzić terani. O 17 wraca. O! No! To średnio godzinę, żeby sobie lekcję odrobić. Dalej nie dostałeś lepszych ocen. Masz, odrabiaj lekcje. Niech ci się tutaj trochę poprawi. Tak, musicie pracować nad swoimi relacjami. Dobra, koniec, bo ty idziesz też. O, trzeci poziom, fajnie. Idziesz mu pomóc tutaj w odrabianiu lekcji. Ja wiem, że jakoś innym siłom jakoś nie pomagałam, ale wiecie, Cornelia chce być dobrą matką. To po pierwsze. Po drugie, wiecie, Gucie jest z domu dziecka. Nie wiemy, jaką miał przeszłość. Nie wiemy, co się stało z jego rodzicami, że on tam trafił, bo w dokumentach tego nie było. Ale miejmy nadzieję, że wyrośnie na dobrego człowieka, prawda? Bo o to w tym wszystkim chodzi. Ej, to jesteś głodna. No co ja ci na to poradzę? U Korneli, y tak, u Terani, być może coś będzie do jedzenia. No sorry, prowadzisz teraz dość intensywny tryb życia. No to. Co? Już? Ty nie masz jakiegoś dodatkowego zaliczenia, czy coś? Nie masz. No to dobra, to idziemy do y Terani w tym momencie. Dobrze, mam nadzieję, że teraz ktoś w domu będzie. Wiem, że jesteś mocno głodna. Jest. O Boże, Terani! Dopiero ślubie, a ty już zaciążyłaś. Oh, ho, ho. Dobra, przyjazny, mi na powitanie. Chodź tu młody, czemu? Aha, też głodny. W terenie, nie upichciłaś czegoś? Otwórz. Pusta. Dobra, zjedz sobie na szybko um, płatki. Myślę, że ciocia się nie pogniewa. No halo, gdzie ty? Ej, dokąd? No cześć, cześć, witamy się na dworze. Super. Przyjazne. Osobista rozmowa. Tego wcześniej też nie widziałam? I ty młody, co tam, ty gdzie tam, co tam? Chodź tu, przyjazne też. Entuzjazmuj się słodyczami. Przecież w trakcie możecie porozmawiać. Ja już pamiętam fakt, dlaczego wy rozmawiacie w ogródku, prawda? No ale. A, a, przepraszam, pani władzo, co? Nie można w ogródku? Boże, ty jesteś policjantem! <noise> Okej, okay, weź tutaj powitaj, bo ty wujka nie znasz. To twój wujek jest teraz, wiesz? Już znasz wujka? Weź przyjazne. Poznaj go. Zabawne. Porób zabawne miny. Oj, 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 ona sprawdza jej brzuch. Wiecie, nie to, że Kornelia uważa, że ciąża yy, to jest coś złego, tylko po prostu ona. <laughs> ona nie chce być w ciąży, ona chce pomagać innym dzieciom, tak? Ona jest taka troszkę matka Teresa, która chce pomóc całemu światu. Ojoj! Nie mówcie, że mi całkiem. A nie, bo to z Kejseja. Mamy Kejseja, też średnio znamy. Weź go tutaj, o. Młody tu szaleje. Ale z mi się nie popsuło, prawda? Nie. Grunt to kochana siostra, prawda? E, Casey, a czy ja z tobą mogę popatrzeć humory, co by sobie szybko właśnie nabić? Yo, zip. <grywa> Czekaj, młode, bo ty nieco, że głodny, to ty taki mało zabawowy. Chodźmy, obejrzymy wasz dom on jest śliczny. Ja go znalazłam w galerii, słuchajcie, gdzieś... W obserwowanych osobach. O, wy macie już pokój dla... Wy nie mówcie, że będziecie bliźnięta. No dobra. E, no, w galerii gdzieś znalazłam, gdzie kogoś już subskrybuje, nie? I i. A, no, ładne. I surrealnie pamiętam, czyje to było. Możesz się tu. O, baw się. Potworem. No tak, jak zwykle na chodniku. Ale przejść znajomość wzrasta, nie. Poznasz szwagra trochę To się postarałeś, chłopie. Dopiero co ślub był, a tu już ciąża. Wow. Co tam masz młody? Młody, ty wiesz co, jak ty się tam zabawiałeś. No. Ale fajna. Nie, takie coś już chyba było. <grym> Cudek tak mały. E, weź popisz trochę ten pamiętnik teraz. jaki nowy etap ty wkraczasz? Może nie mów, też jak, jakieś załamanie byś miał? Dobra, tak. Idź pisać, idź, idź. O, co, co dobrego zrobiliście. Ale patrzcie, jednak Tera nie jest taką dobrą gospodynią. Przygotowała jedzenie, no bo goście przyszli. Nie miała pretensji, że młody się płatków obiad, nie. Ale Cornelia, chodź tutaj sobie dziś usiądź. Gdzie ty będziesz, Casey, siadał? Tutaj. No to ty też sobie tutaj usiądź. Siądziesz? No. Tak fajnie, no. A może wiecie, Cornelia, nie Cornelia, Terani poszła w przykład Pascala. Chce mieć dużą rodzinę, nie? Kto tam wie? Gdzie ty młody piszesz? Tutaj. Tak, kontroluj te swoje emocje. W weekend słuchaj, jak siądziesz nad tym pamiętnikiem, tak będziesz siedział aż do końca weekendu. No, odpowiedzialny to ty jesteś. Fajnie, maniery też. No, nad tym trzeba ci popracować. No, w ogóle pokaż, co ty masz. Yy, obrazy w zainspirowanym... Nie wiem, jak będziemy może miały wolny dzień w kolejnym odcinku na przykład. Ej, a gdzie Casey uciekł? Halo? Mogę im tu coś ustawić? Nie mogę. Gdzie wy jesteście? A, tu w toalecie to była. A Casey nie wiem, gdzie jest. Spory ten dom mają. Ale ładny jest, mi się podoba. Aha, ty idziesz czytać. Ty się już napisałeś pamiętnika? Tak, dobrze. I jest 23. Uciekamy, słuchajcie, do domu, bo jest późno. A jutro idą y, do szkoły i... Nie, Cornelia nie idzie do pracy to czymś się zajmie. W ogóle spodziewałam się bardzo długiego odcinka, tylko czasowo widzę, że, no, że tak zgrabnie wyszło. No ale tak to jest, jak się ma mniej simów, prawda? Ale ktoś napaskudził. No, jak się ma mniej simów, w dodatku dzisiaj macie było wolne, to jakoś szybciej to wszystko poszło. Idziesz? Ty się wleczesz. A to kto? Dimitr? Limitr, to wyglądasz że jakbyś był wampirem, wiesz? Nie, może takie moje złudzenie. Ale wiecie w sumie dobrze, że y, mieliśmy tylko jeden dzień pracy. Dzisiaj taki pierwszy dzień pracy i właśnie później było tak dość luźno, że mogliśmy właśnie y, i spotkać się z Irmą i z Terani. Dobrze, ty weź tutaj się ogarnij, potem przyjdź tutaj to mama położyć cię spać, pacią nie zapomnij. No, ty też byś mogła przez ten czas wziąć prysznic. A w ogóle też, jak czekaliśmy na gucia, to odkryłam, że z tych roślinek się zbiera osobna z drzewek osobno plony. Tak, jestem ciekawa, kiedy tutaj coś wyrośnie. Jakie oni zmęczone już mi go szkoda. Ja będę musiała w końcu podłogi tutaj pozmieniać. Chodź tutaj, poczekasz na syna. Usiądź. No, możesz się czymś pobawić? Nie, nie chowaj, Ja się męczyłam, że tego kotka tu ładnie ustawić, mi się ten motyw z koteczkiem bardzo spodobał. Zmień imię, nie. Dobrze, posiedź sobie spokojnie. Możesz tutaj, nie wiem, podumaj, czy coś takiego. Nie, nie, nie śpiewaj, ja cię proszę, lepiej nie śpiewaj. Posiedź sobie grzecznie, co? On już kończy. Zresztą, o, możemy już kliknąć. Uwóż, ma Gustaw, spać. Czemu wlazłeś do łazienki? Aha, bo on miał tam podejść. Dobra. A i już młody śpi. I my też możemy iść spać. Ale już wiecie co? Ja bym jeszcze... Wiecie co? Może tylko tędy. Chciałam dziewczynom wysłać po SMS-ie. Tak przed snem. I jeszcze chciałam... Ja się nie przyjaźni z Highlin? Uuu, to nie, my w kolejnym odcinku nadrabiamy znajomość z Highlin. Zdecydowanie. Mamy dzień wolny, to zaprosimy do siebie Hailin. Ona jest co prawda nastolatką, powinna być w szkole, ale może uda się ją do nas tutaj zawołać i sobie nabijemy z nią przyjeźdź, bo to tak być nie może. No, potem w drugiej kolejności z Mają i Skają, no ale są jeszcze malutkie, prawda? Mamy dwie grupy wiekowe różnice, prawda? Więc no, to jest spora tak jakby, nie wiem przepaść wiekowa? Jakoś to się nazywano. Więc y, po prostu będziemy musieli to z czasem nadrobić. Tak samo w sumie z Hailin, bo Hailin była malutka, jak y, Cornelia wyjechała na studia, nie? No. Więc tak, i w kolejnym odcinku, bo to będzie czwartek, więc spotkanie z Hailin i taki dość luźny dzień. Nie, wiem, może wyjdą na kręgle, albo też do restauracji, czy po prostu tutaj w domu spędzą czas. No zobaczymy. No po dzisiejszym odcinku, słuchajcie, nic nie będę kupowała do domu, bo ja nawet nie wiem, ile rachunki za ten dom wyniosą. No podejrzewam, że jak one przyjdą, to ja się nie pozbieram. No, więc na razie nie będę udoskonalała domku, dopóki nie będziemy mieli pierwszych rachunków, tak? No, i właśnie w czwartek będzie spotkanie z Heilim, w piątek pójdziemy do pracy i będzie awans, no bo już tutaj mam znaczek awansu, tylko tutaj wymagania nie są spełnione, prawda? I myślę, że Guciu też już poprawi się na piątki, mam taką nadzieję. No, jednakże chciałabym, żeby on był takim, wiecie, grzecznym, wychowanym dzieckiem. Przynajmniej póki no wiadomo, nastoletni okres buntu podejrzewam, że nas czeka. No. Zobaczymy. Teraz w tych simsach tyle doszło, że wszystkiego w sumie można się spodziewać. Dobrze, kochani, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I cóż, zapraszam Was na kolejny już niedługo, tak więc trzymajcie się, no i cześć.